Jeśli ktoś nie zna serii Age of Empires, to znaczy, że ostatnie lata spędził na Marsie. Cykl jest na rynku od naprawdę bardzo wielu lat. Sprzedaliśmy ponad 20 milionów kopii. Co zaś do Age of Empires Online, może zaznaczę najpierw, że choć to gra sieciowa, nie pojawi się na Facebooku. Gracze mogą bez problemu pobrać klienta, a rozgrywka będzie się potem toczyć w online'owym kontekście. Wszystko opiera się na budowaniu stolicy, takiej naszej postaci. Zyskując poziomy, odblokowujemy kolejne elementy technologiczne. Do tego dochodzą różne dodatkowe aspekty gry, jak tak zwany crafting, czyli tworzenie przedmiotów, albo znajdowanie ich podczas wypełniania naprawdę różnorodnych misji. Sprzęt służy do wyposażenia lub sprzedawania. W wielu momentach fani serii zapewne krzykną z zachwytu: świetnie, to prawdziwy następny poziom Age of Empires. Z kolei w przypadku osób, które nigdy nie grały w żadną odsłonę cyklu, jest to świetna okazja, by odkryć nasz tytuł. Tym bardziej, że gra pozostaje naprawdę bliska historycznemu średniowieczu, co w samo w sobie jest dość niezwykłe. Warto też pamiętać, że w tradycyjnych RTS-ach przechodziło się misje dla pojedynczego gracza, do czego dokładano element sieciowy. My zaś połączyliśmy ze sobą te wszystkie elementy. W naszej wizji gry online zawsze możecie zabawić się z przyjaciółmi, współpracując lub rywalizując. Dla zabawy lub by zyskać rangi w walce 1 na 1 lub 2 na 2. Można we dwójkę przechodzić misję, rywalizując z komputerem. Rozegrać z nim krótką potyczkę. Lub też we dwie osoby zagrać w tryb wymagający eliminowania kolejnych nadciągających fal wrogów. Chcę po prostu powiedzieć, że Age of Empires oferuje mnóstwo opcji sieciowej współpracy i że ponadto jest darmowa. Wystarczy wejść na stronę ageofempires.com i pobrać klienta, by pobawić się przez przynajmniej 40 godzin. Wybieracie Rzymian lub Egipcjan, albo obie te nacje i zapewniam was, że naprawdę szybko się zakochacie w grze. A potem, jeśli zapragniecie, możecie odblokować sobie kolejne cywilizacje, dodatkowy sprzęt czy inne ciekawostki. Co jeszcze ważne, co miesiąc pojawiają się nowości, płatne i darmowe. Nasza gra żyje, cały czas poprawiamy coś w silniku, ulepszamy. To zupełna nowość w świecie gier online. Dla mnie najciekawsze jest jednak budowanie stolicy, tworzenie przedmiotów, komnata doradcy i kreacja postaci. Próbowaliśmy bowiem nadać RTS-owi zupełnie nowego wymiaru. Kiedy przed laty ludzie pytali się mnie, dokąd zmierzą RTS-y, zawsze odpowiadałem, że wszystko opiera się na technologii, czyli że będzie lepsza grafika czy więcej poligonów. Niemniej to już minęło i teraz widzę, że liczy się raczej element społecznościowy, gra samodzielna, we współpracy i rywalizacja. No i te wszystkie opcje oferujemy w naszej grze, skupiając je w doskonały sposób w stolicy. Mamy rok 2011, może nie ma latających samochodów, ale za to mamy Age of Empires Online. Age of Empires Online.